Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w ten piątkowy poranek. Jak zawsze na samym wstępie chciałem wszystkim podziękować za Wasze wsparcie w postaci lajków i komentarzy. W dniu dzisiejszym patrzymy sobie na Bitcoina. Dużo ciekawych rzeczy się wydarzyło. I tak jak widzieliście po tytule filmiku, myślę, że możemy być w drodze do 50 tysięcy. Oczywiście niezbędne w tym momencie jest przebicie tego tutaj oporu, tak? Tej linii oporu, która jest na poziomach 44 600, 44 700, tak? Jak widzicie, zaznaczyłem tutaj w pomarańczowe kółka nasze wcześniejsze próby przebicia tego oporu. Jesteśmy, przypominam, tutaj na dziennym interwale. Także doszło tutaj na dobrą sprawę już do 8 prób. Można by było jeszcze tutaj w czasie wcześniejszym tutaj zaliczyć te dwie próby, co dałoby 10 prób. No jednak tutaj byliśmy w tym trendzie spadkowym, cały czas biliśmy głową w tą dzienną 20, a także w tą czerwoną linię trendu spadkowego, więc możemy to mieć tak, wiecie, tylko z tyłu głowy, że tutaj też były jakieś próby przebicia tego poziomu. Okej, co się stało w ostatnich 2 dniach, bodajże od ostatniego update'u? Udało nam się przebić i otworzyć nową świecę powyżej tego poziomu Golden Ratio 42 tysiące. Udało nam się przebić przez tą pomarańczową linię oporu 42 200. Bardzo pozytywne rzeczy. Nie musieliśmy nawet zbyt długo konsolidować. Widzicie, tutaj po tej dziennej świecy zobaczyliśmy kolejne pchnięcie ku górze, co jest również bardzo pozytywne. Obecnie na dziennym interwale drukujemy ten bullish cross, który sygnalizuje ten uptrend, tak, ten trend wzrostowy tutaj na dziennym interwale, co jest kolejną pozytywną rzeczą. I tak ponownie, bazując na tym dołku i na tej górce, nasz kolejny impuls jest tutaj na poziomie około 51,5 tysiąca, tak? Na dobrą sprawę patrzymy tutaj na retest tych górek tutaj, tak? Czyli w granicach 50-51 tysięcy na dobrą sprawę. Okej? Jeżeli zobaczycie sobie na nasze RSI, które śledzimy od pewnego momentu tutaj w tym horyzontalnym trójkącie, przebiliśmy się w końcu przez tą linię tego oporu i obecnie jesteśmy powyżej. Czego ja bym się spodziewał, to zejście troszkę niżej, mały cooldown i kontynuacja ku górze, tak? To byłyby oczekiwania względem tutaj tego, co się dalej wydarzy z RSI. Oczywiście są to oczekiwania, nie jest to coś, co jest gwarantowane. Nie mamy kryształowej kuli, nie przewidujemy przyszłości. Także zobaczymy, co tutaj się wydarzy. W tym samym momencie, jak zobaczycie tutaj na nasz dzienny interwał, na którym wciąż tutaj jesteśmy, jesteśmy bardzo mocno tutaj powyżej tych EMAs, tak? Te EMAs są tutaj na poziomach 41,5 tysiąca, a nasz tutaj ten trading price jest na 43,900. Także mamy dość duże overextension. Wytworzył nam się tutaj ten gap, ta przestrzeń między EMAs a akcją cenową, co na dobrą sprawę skutkuje w tym momencie, że albo dojdzie do konsolidacji, tak, i damy czas tym EMA-om nadgonić, albo zejdziemy niżej i spotkamy się gdzieś w połowie drogi, ok? Czy jest możliwy ponowny retest 42? Oczywiście, że jest. I nie będzie to nic negatywnego, mimo to, że już raz na dziennym tutaj przetestowaliśmy ten poziom, przerzuciliśmy go jako wsparcie po otwarciu tej świecy 23 marca. Na pewno zejście niżej na ponowny retest przed kolejnym odbiciem ma sens i pójdzie to w parze razem tutaj z naszym dziennym RSI, tak?
Czy musimy zejść aż tak nisko do 42? No też nie musimy, tak? Jak widzimy, mamy tutaj dość przyzwoite wsparcie na poziomie 42 800, tak? 42 900. Także może to być dzienny knot, który zaniesie nas poniżej 786, 43 tysięcy, 43,5 tysiąca, zaś nie dojdziemy aż do 42 tysięcy, tak? Zobaczymy sobie szybko 4-godzinówkę. No tutaj widzicie, już konsolidujemy, idziemy bokiem, dajemy czas, żeby ta 4-godzinowa 20 tutaj nadgoniła do naszej akcji cenowej. No i na 1-godzinówce, jak widzicie, też tutaj ostro już konsolidujemy. Idziemy sobie tutaj bokiem i też dajemy czas po tej tutaj pompie, żeby ta 20 do nas nadgoniła, tak? Także chcemy zobaczyć dokładnie coś takiego na naszym tutaj jednodniowym interwale, tak? Także tak jak wczoraj też wspomniałem w filmiku o altach, nie wydaje mi się, żebyśmy za jednym pchnięciem przebili ten opór tutaj na tym poziomie 44 600. Ok? Może porozmawiajmy jeszcze o tym, jeżeli doszłoby do odrzucenia, na pewno zobaczycie jakąś korektę, tak? Czy po raz kolejny zostaniemy odrzuceni na tym poziomie? No bardzo ciężko powiedzieć, tak? Myślę, że no, szanse nasze rosną na przebicie tego poziomu, tak? Im więcej razy walicie głową w jakiś opór, tym on jest słabszy i tym łatwiej będzie go przebić. I tak samo to działa, im więcej przykładowo testujecie linię wsparcia, tym ona się staje słabsza i w końcu ją utracicie. Ok? Także ja na pewno myślę, że weekend, szczególnie w weekendy macie zawsze niższe volume, jeżeli chodzi o trading i o zaangażowanie tutaj inwestorów, więc myślę, że możemy zobaczyć jakąś małą korektę, bądź też tutaj czerwony weekend. Nie czerwony w tym sensie, że wiecie, będzie to korekta 10% czy coś. Jednak raczej spodziewałbym się nudnego weekendu, tak? Nudnego weekendu, małej konsolidacji, żeby te IMA-e tutaj nadgoniły. No chyba że Honduras czy też inny kraj ogłosi, że Bitcoin to legal tender, no to na pewno będzie pompa. Ok? Dobra, przejdźmy sobie na ten tutaj, w którym to rozmawiamy. Tutaj patrzymy z punktu widzenia tygodniówki i co się dzieje. Na pewno jest to bardzo ważny tydzień obecny. Tygodniowe zamknięcie jest bardzo ważne w tym momencie. Gdyż jak widzicie, zamykając tydzień powyżej 43,5 tysiąca, 43,5 tysiąca, zamykamy się powyżej tygodniowej 20 i tygodniowej 50. W tym samym momencie, na dobrą sprawę, mamy gwarancję tego, że unikniemy tego niedźwiedziego crossu, tak? Tego bearish cross. Ta 20 już ładnie zawróciła i nawet nie dotknęła tej 50, co jest bardzo pozytywne. Jednak musimy zobaczyć nową tygodniową świecę otwierającą się powyżej 43,5 tysiąca. Trochę niefortunne w tym wszystkim tutaj jest, że mamy tu naszą pomarańczową linię, tą 44 600, która stanowi nasz już długoterminowy opór. Myślę, że gdyby nie było tutaj tego oporu, ta świeca pchnęłaby trochę wyżej. W każdym bądź razie jest to bardzo ważny tygodniowy close, tak? Oczywiście musimy też zamknąć tą świecę, musimy, no nie musimy, ale dobrze by było, gdybyśmy zamknęli tą świecę powyżej tych EMAs, gdyż na dobrą sprawę to wciąż może być fake out tutaj, nie? Czyli zobaczyliście wybicie, wracacie, przykładowo w następnym tygodniu wracacie, robicie retest tej linii trendu spadkowego i tej linii wcześniejszego oporu tego trójkąta i wpadacie z powrotem, jak nie utrzymacie tego poziomu 40 tysięcy 900, tak?
Także tu wszystko jeszcze jest otwarte. Nie jest na pewno tak, że już wyszliśmy z lasu. Myślę, że wciąż jesteśmy na wyjściu z lasu, ale jeszcze z niego nie wyszliśmy, gdyż naprawdę może to się przerobić tutaj w tak zwany throwback, nie? I wtedy tutaj będziecie coraz bliżej tego apexu i znowu decyzja będzie musiała być podjęta, albo w górę, albo w dół. Jak w dół, to dojdzie do retestu tej linii trendu na poziomie 35 200. Także tutaj z punktu widzenia tej analizy wszystko bardzo szybko może się zmienić, tak? Z próby przebicia 44 600 możecie robić za 3 tygodnie retest poziomu 35 tygodni, 35 tysięcy, przepraszam. Także na pewno ten tygodniowy close jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo dla nas ważny w tym tygodniu. Szczególnie jeżeli chcemy zobaczyć kontynuację tutaj do tych wyższych poziomów, a docelowo zrobić retest tych górek na poziomie 51 tysięcy. Dobra. Co jeszcze jest ważne? Jak wejdziecie sobie w Total Market Cap, ticker jest Total, także musicie sobie wpisać Total, żeby go znaleźć. Widzicie, że tutaj zeszłego lata, kiedy mieliśmy ten taki, nazwijmy go mini bear market, tak? Bo to nie jest, wiecie, no ciężko to nazwać bessą. Kiedy byliście w byczej formacji, tak? Kiedy robiliście akumulację i kiedy byliście w formacji, która na dobrą sprawę jest zwana bullish reversal pattern, tak? Także dla mnie to była akumulacja, korekta fali drugiej, fala druga. Można to też nazwać mini bear market. I teraz jesteśmy w podobnej fazie akumulacji, jak wcześniej Wam mówiłem w filmikach, choćby Hossa Bessa. Różnica jest taka, że to jest bycza formacja, tak? A to jest continuation pattern. Ok? Czyli nie wyglądamy z punktu analizy technicznej, nie wyglądamy aż tak byczo, jak wyglądaliśmy tutaj latem. Ok, widzicie, że tutaj po konsolidacji, po poruszaniu się w tej formacji doszło do wybicia, cel został osiągnięty i dalej poleciała pompa. Ok, problem jest taki w tym momencie, że na dobrą sprawę oczekiwania są takie, ok, tak jak podkreślałem Wam, trójkąt horyzontalny, można go nazwać symmetrical triangle. Z reguły są to continuation pattern, więc oczekujecie tego, że dojdzie do kontynuacji trendu. Jednak my już wiemy, że udało nam się pokonać tą linię trendu, tak? I my widzimy, że wybijamy się z tego trójkąta ku górze. Więc jest to akumulacja, można powiedzieć, bardziej niedźwiedziej formacji, tak? I o co chodzi? Żeby zobaczyć tutaj wzrosty na Bitcoinie, żeby zobaczyć wzrosty na waszych altach, warto śledzić tutaj Crypto Total Market Cap. Uwzględnia on wszystkie kryptowaluty, tak, włącznie z Ethereum i Bitcoinem. I tak samo, jeżeli patrzycie na tutaj na tygodniowy close, obecnie jesteśmy na 1,99966 tryliona, tak? Dobrze byłoby zamknąć to powyżej 1,942 tryliona. Trillion i otworzyć sobie nową świecę tutaj ku górze, tak? I już od razu Wam mówię, że jeżeli doszłoby do czegoś takiego, to mój konserwatywny target byłby tutaj na poziomach 2,339 tryliona, tak? Jak weźmiecie sobie mniej konserwatywny, no to byłoby to w okolicach 2,39 tryliona, tak? Czyli na dobrą sprawę patrzycie na pełen retracement tu do tej górki, ok? Także jak widzicie, jeżeli uda nam się wybić z tej formacji i dobić do naszego celu technicznego, na dobrą sprawę jesteśmy tylko i aż 25% poniżej naszego all time high na total market cap, tak? Także jest to na pewno coś mega ważnego.
Tak jak powiedziałem, szczególnie jeżeli patrzycie na kontynuację i na wzrosty, coś na co będziemy patrzeć w dalszej tutaj fazie nagrywania tych update'ów o Bitcoinie. No i zobaczymy, jak to się rozegra, tak? Tak jak powiedziałem, ten tygodniowy close jest bardzo ważny. Mamy jeszcze 3 dni, także będziemy śledzić, będziemy patrzeć. No ale na pewno Bitcoin zamykający się powyżej tego poziomu 43,5 tysiąca jest tutaj kluczowy w tym wszystkim. Jeżeli się nie uda zamknąć powyżej tego poziomu, no to najprawdopodobniej nałożymy, tak jak powiedziałem, jakąś korektę. Wydłuży się nam to trochę w czasie oczywiście, żeby po raz kolejny przebić albo zamknąć się powyżej tego poziomu. Także jak na razie wszystko wygląda dobrze. Powiedziałbym nawet, że nie chcę powiedzieć, że za dobrze, ale wygląda to na pewno bardzo pozytywnie. Na dobrą sprawę, coś czego nam brakuje w tej całej układance, to są dwie rzeczy. A wystarczy, że jedna z nich się spełni, tak? Po pierwsze, jak rozmawialiśmy, widzieliście na ostatnim, w ostatnim odcinku, jak robiliśmy dane on-chain, że na dobrą sprawę małe ryby akumulują jak wariaty, a wieloryby bardziej konsolidują, tak? Ich tutaj ten wykres poruszał się bardziej tak płasko, można powiedzieć. Akumulacja, mała sprzedaż, akumulacja, wzrost, mała sprzedaż, akumulacja. Pierwsze, co byśmy chcieli zobaczyć, to na pewno tutaj taki engagement, jeżeli chodzi o zakupy wielorybów, tak? Jeżeli wieloryby zaczną teraz akumulować Bitcoina, a w moim odczuciu może to nastąpić w okolicach 50 tysięcy, raczej spodziewamy się dużego FOMO na Bitcoina powyżej zamknięcia, powyżej 52 tysięcy, tak? Gdyż to jest taki kolejny major resistance support. No to na pewno, jeżeli wieloryby zaczną akumulować, patrzymy na kolejne pchnięcie tutaj dość mocne tej ceny Bitcoina. Drugim czynnikiem, który może doprowadzić do wzrostu ceny Bitcoina, jest spadające DXY, tak? Czyli spadająca tutaj wartość dolara. O tyle jest to problematyczne w tej chwili, że jak wiecie, co się dzieje u naszych sąsiadów, i niestety dolar rośnie w siłę, tak? Dolar rośnie w siłę, ludzie wychodzą z miękkich walut i wchodzą inwestycyjnie w twarde waluty, czy to będzie euro, czy to będzie dolar, czy to będzie funt szwajcarski, czy to będzie euro. Już powiedziałem chyba euro. Także nie jestem tutaj jakimś mega dużym optymistą, że ta wartość dolara dramatycznie spadnie, tak? Na pewno spadek, jakikolwiek spadek wartości dolara pozytywnie wpłynie na cenę Bitcoina. Jak widzicie, DXY porusza się tutaj w tym kanale wzrostowym, tak? I bardzo ładnie respektuje tą dolną linię wsparcia, jakże tutaj tą dolną, górną linię oporu, tak? Także jak widzicie, bardzo ładnie się tutaj poruszamy. Ten kanał został już przeze mnie zrobiony. Przypuszczam, że jak byliśmy gdzieś tutaj. Także to nie jest tak, że ja wiecie, to sobie wczoraj narysowałem i tak to tutaj idealnie wyszło. W każdym bądź razie dwa czynniki, które chciałbym zobaczyć, że któryś z nich się tutaj sprawdzi, to albo spadająca wartość dolara, albo zakupy tutaj wielorybów, tak? Na pewno to może mieć mega pozytywny wpływ na szybszą i bardziej agresywną tutaj reakcję w cenie Bitcoina. Dobra, to będzie na tyle w tym odcinku. Jak zawsze mam nadzieję, że filmik miał wartość dodatnią. Jeżeli mówię za szybko albo coś jest niezrozumiałe, to dajcie mi znać w komentarzach. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli filmik się podobał, rozważcie pozostawienie lajka bądź też komentarza. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej!